Kochani, gamingowe nadzieje 2015 od Roya V13. Jedziemy. Moi mili, przed wami ponad 20 tytułów gier, które będą miały, przynajmniej bardzo na to liczę, swoją premierę w tym 2015 roku. Będą to programy, z których na pewno zamierzam coś dla was nagrać. Czy to jednoodcinkowy long short, czy to kilkuodcinkowy gameplay, czy pełen let's play. Wiele gatunków, być może tytuły mniej bądź bardziej wam znane. Nie zmienia to jednak faktu, iż ten rok zapowiada się interesująco. Może nie aż tak jak ubiegły, ale pewne gry, które miały się pojawić w roku ubiegłym, pojawią się w tym i możemy tylko i wyłącznie liczyć, że nie dojdzie do następnych, powiedzmy, przesunięć tych premier. Kochani, zapraszam serdecznie, zebrałem najważniejsze informacje pod postacią haseł, kluczy opisujących konkretny program. W tym momencie kolejność jest całkowicie przypadkowa. Zapraszam serdecznie na materiał. Kochani, a co? Zacznijmy sobie z grubej rury. Stary, dobry Wiesiek, na którego czeka chyba nie tylko Polska, ale cały świat. Mamy więc zwieńczenie trylogii i przygód Geralta. Interesującą fabułę, decyzje wpływające na bieg wydarzeń, lecz przede wszystkim doskonały bohater główny. Nieszablonowe zadania poboczne, system tropienia potworów na podstawie poszlak, czyli bardzo oryginalne, fajne, wyjątkowe podejście do tematu. Otwarty i bogaty świat, większy o 20% od obszaru znanego ze Skyrim, a to już mówi dużo. Przemodelowany, bardziej realistyczny system walki, niepozbawiony zajebistych animacji i finisherów. Zmiany w wiedźmińskich znakach, ogólnie zostanie rozbudowany cały system rozwoju Geralta z Rivii. Nowy system craftingu, konie i łodzie umożliwiające szybszą i ciekawszą eksplorację świata. Także ponownie kolejne nowum. Ulepszona inteligencja przeciwników oraz fantastyczna oprawa audiowizualna, czyli delikatny nacisk na przede wszystkim wyzwanie i piękne tego wyzwania podanie w myśl opakowania wizualki. Bezpardonowa, dorosła, pełnokrwista przygoda, takie RPG ubóstwiam, na starcie pretendująca po prostu do miana gry roku. Nadciąga finałowy epizod trylogii rozpoczętej Wings of Liberty, gdzie wreszcie w kampanii, w myśl pojedynczego gracza, zagramy ostatnią rasą Protossów, która po Terranach jest moją ulubioną, co nie zmienia faktu, że zergami w Heart of the Swarm grał mi się równie pysznie. Dostaniemy łącznie 5 nowych jednostek oraz liczne zmiany pośród tych już istniejących. Około 20 misji w kampanii wraz z rozbudowanym i zmodyfikowanym systemem rozwoju, czyli to, za co kocham Blizzarda, przede wszystkim jeśli chodzi o StarCrafta, że wyśmienity multi nie będzie kosztem przygody dla pojedynczego gracza. Klasyczne już epickie przerywniki filmowe, klasyczny system RTS na budowanie baz, czyli szkolenie jednostek, badania, zbieranie surowców. Ubóstwiam te patenty, znacie mnie doskonale. Genialna kampania Blizzard, po prostu jazda. Kochani, skoro już jesteśmy przy klasycznych strategiach, którymi, no powiedzmy sobie szczerze, w ubiegłych latach nie byliśmy specjalnie rozpieszczani, warto również napomknąć o takich tytułach jak Grey Goo, zbliżający się jeszcze w styczniu, utrzymany w duchu wojen o Tyberium, oczywiście Bandera Kamen Conquer, czy Ethereum w klimacie Supreme Commandera. Także oprócz oczywiście StarCrafta, którego znacie doskonale, pragnę zwrócić waszą uwagę na trochę niszowe produkcje w podobnym segmencie gatunkowym, czyli wspomnianym Grey Goo i Ethereum. Division, czyli tytuł łączący elementy sieciowego RPGa, gry akcji i strzelaniny z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, czyli trzy elementy, które ubóstwiam w tego typu grach, ale bynajmniej nie jest to koniec. Na dzień dobry nowatorska fabuła, gdzie na skutek działań terrorystów dochodzi do skażenia banknotów dolarowych śmiertelnym wirusem. Wszystko w opakowaniu innowacyjnego silnika Snow Drop,
który pozwoli na wyświetlanie bardzo szczegółowej grafiki. Bezklasowy system rozwoju postaci i duży nacisk na współpracę. Także komunikacja, multi, kooperacja, różne hybrydy, powiedzmy, wspólnego bawienia się w ramach konkretnej, usieciowionej gry komputerowej. Permanentne zmiany otoczenia zapisywane w chmurze. Co za tym idzie? Destrukcyjne, podatne na destrukcję otoczenie, no i pewna stałość tych modyfikacji, jeśli chodzi o widoki różnego pokroju. Skoro jesteśmy przy widokach, po raz kolejny, kolejny fantastyczny motyw, dzięki któremu po prostu czekam na ten tytuł, czyli postapokaliptyczna, zdewastowana aranżacja świata. No i reasumując, doskonała pod zabawę z przyjaciółmi. Just Cause 3, czyli to, za co kochamy tę serię. Otwartość świata i co za tym idzie, pełna swoboda w wykonywaniu misji oraz mocnej eksploracji. Totalna rozwałka, podatne na zniszczenie w sumie cokolwiek oraz mega atrakcyjne dla oka akrobacje przy wykorzystaniu haka, który jest pewną formą cechy charakterystycznej tej serii, tak jak chociażby łom, jeśli chodzi o Half-Life. Na pewno zrobimy sobie pełnego let's playa, albowiem trąci to troszeczkę Far Cry'em, a ja dorzucę do tego wszystkiego klimat świętego rowa. Pillars of Eternity, klasyczna, prezentowana w rzucie izometrycznym gra RPG, łącząca najlepsze cechy takich klasyków gatunków jak Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment czy Fallout. Chociaż pracują przy tym tytule osoby odpowiedzialne za chociażby Arcanum. Dostaniemy więc wielki, różnorodny i stworzony od postaw świat o interesującej fabule, wiarygodnych dialogach i licznych dylematach moralnych. Uniwersum, w którym obecna jest zarówno klasyczna magia, jak i broń palna, czyli pewna hybrydowość uzbrojeniowa. System walki w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą, także znajdą tu dla siebie miłośnicy właśnie wspomnianych Baldurów czy Icewind Dale. Kochani, spory zestaw umiejętności zwykłych i bojowych oraz możliwość posiadania domu. Ciekawy bajer, zaintrygował mnie. Wielki, różnorodny, stworzony od podstaw świat. Skoro już jesteśmy przy takim mega powrocie do klasycznej aranżacji RPG-u, warto również wspomnieć o grze Torment Tides of Numenera autorstwa Briana Fargo, na którego po prostu czekam troszeczkę mniej. Nie jestem jakimś specjalnym miłośnikiem konstrukcji właśnie wspomnianego świata, bliżej mi właśnie do prezentowanego Pillars of Eternity. Kochani, to będzie chora i kontrowersyjna jatka. Duchowy spadkobierca pierwszej gry z serii Postal. Polski Postal. Zadania główne i poboczne w każdym etapie, rozbudowany system wkraczania do akcji sił policji. Jestem ciekaw, jak ta gra w końcu będzie wyglądać, jak będzie się ona miała do pierwotnych założeń, jak zostanie przyjęta, jaką burzę rozpęta. Dla mnie to będzie doskonała kpina z hipokrytów, wielkich oburzycieli, tak? Moralnych obrońców, którzy i tak na co dzień mordują, co się da. Wydaje mi się, że będzie to doskonały program, po prostu pod serię postalowo. Kochani, pierwszy z dwóch w dniu dzisiejszym horrorów. Idealny pod pełną serię w ramach mojej playlisty horrorki. Kochani, Until Dawn, zrealizowana w konwencji psychologicznego horroru przygodowa gra akcji. Fabuła nawiązuje do typowych filmów grozy klasy B z kategorii grupka przyjaciół, gdzieś tam wyjeżdża i powolutku każdy po kolei z nich ginie w niewyjaśnionych bądź na pewnym etapie przygody wyjaśnionych okolicznościach. O tyle interesująco zapowiada się ten program, że Until Dawn nie wybacza błędów. Nie wybacza błędów, w związku z czym podejmowane wybory są wyborami ostatecznymi. Jeśli stracimy kogoś z naszej grupki bądź kogoś poświęcimy, oni znikają na zawsze. Gra nie wyklucza również opcji, gdzie giną wszyscy. I to też jest pełnoprawne zakończenie gry. Także szykuje się oryginalnie, ciekawie, jak znalazł, tak jak wcześniej wspomniałem, pod horrorki. Do tego technologia Killzone Shadowfall, także będziemy mieli przynajmniej piękne opakowanie tego wszystkiego. Zobaczymy, czekamy. Kochani, gra MMORPG, która wyróżniać się będzie
gęsto zaludnionym światem, zręcznościową i rozbudowaną mechaniką walki oraz systemem parkouru. Będzie to, zresztą to co pokazywały zwiastuny, najbardziej gra o najbardziej rozbudowanym kreatorze postaci w ogóle w historii gatunku. Oprócz tego masa sympatycznych, integrujących graczy między sobą, zresztą tak jak na MMO, przystało patentów, czyli gromadzenie surowców, prowadzenie handlu, uprawianie pól, budowanie fabryk. Będziemy mogli najmować postacie niezależne, wytwarzać przedmioty i kupować oraz zarządzać nieruchomościami. Także wygląda to fantastycznie. Gra koreańska, mam nadzieję, zostanie przynajmniej zangielszczona. I skoro już jesteśmy przy grach koreańskich, warto również wspomnieć o grze Lost Ark, również koreańskiej produkcji. To będzie free-to-play MMO hack and slash, coś w tym stylu. I po tym, co zobaczyłem, no, opad szczeny. To nie będzie konkurent Diablo, to będzie kurwa jego morderca i kat. Wpiszcie sobie Lost Ark, gameplay, cokolwiek. To jest coś nieprawdopodobnego, zarówno pod kątem dostępnych od razu protagonistów, ich umiejętności, animacji ataku, podatnego na destrukcję świata, przeróżnych patentów schodzącymi jakimiś maszynami bojowymi, przestawianiem się wszystkiego, fenomenalna muzyka, otoczka artystyczna, udźwiękowienie, mistrzostwo świata. Także te dwie koreańskie gry, Black Desert i Lost Ark, czekam jak jasna cholera. Pierwsza z dwóch gier, na które czekam w tym roku, autorstwa polskiego, wrocławskiego studia, Techland, gra Hellraid, której obrzydliwie kibicuję ze względu na idealne wstrzelenie się w pewną niszę. Będzie mieć krwiste połączenie Dungeon Crawlera z hack and slashem w FPP. Taki polski Dark Messiah of Might and Magic od wspomnianego Techlandu. Będzie fajny nacisk na kooperację i bezklasowy syndrom upgrade. Rozbudowana mechanika walki, interakcja z otoczeniem. Tak jak wcześniej wspomniałem, ten rodzaj gier to nisza, tym bardziej za coś takiego trzymam kciuki. Mad Max to jedna z pierwszych gier, która została przerzucona na ten rok z ubiegłego. Ja już zapowiadałem ten tytuł, dlatego graniczę się do kilku haseł. Mad Max będzie trzecioosobową grą, akcję osadzoną w otwartym, moim ukochanym, postapokaliptycznym świecie. I gra będzie oczywiście jawnie nawiązywać do kultowej serii filmów George'a Millera. Będzie to pewne swoiste połączenie Fallouta z grą Interstate 76. Jeśli chodzi o Fallout, no to oczywiście uniwersum. Jeśli chodzi o Interstate, nacisk jednak na epickie, widowiskowe elementy walk samochodowych, gdzie odwzorowano około 50 różnych wehikułów znanych z wspomnianej filmowej serii. Naszym wehikułem będzie Magnum Opus, którego to będziemy mogli ulepszać na różne sposoby. Także zajebiście, bo mamy post-apo, mamy motyw samochodów, to jest rzadkie połączenie. Ostatnio chyba mieliśmy coś takiego w Rage'u, upgrade tego wszystkiego, no i mam nadzieję filmowy rozmach. The Order, czyli mieszanka Londynu epoki wiktoriańskiej z elementami steampunku. Imponująca oprawa wizualna wykorzystująca techniki filmowe, przeróżne. Interaktywne przerywniki angażujące nas na różne sposoby. Mam nadzieję jednak, że nie będzie przesytu tych quick time eventów, że z gry, która ma być interesującą przede wszystkim fabularnie grą akcji, nie wyjdzie nam coś pokroju interaktywnego filmu na zasadzie chociażby Heavy Rain czy Beyond Two Souls. Mniej Fahrenheit. Dynamiczna, bardzo zróżnicowana rozgrywka, gdzie główną mechaniką będzie strzelanie z użyciem systemu osłon. Czyli akcja, fajna fabuła, sympatyczna hybryda, jeśli chodzi o uniwersum, tło historyczne, wydarzeń, cholera. Coś mi się wydaje, że to po prostu nie może się nie udać. Co dokładnie przyniesie siódemeczka Heroesów, kochani, sześć grywalnych frakcji w mieszance oczywiście turowej strategii z elementami RPG. Z interesująco zapowiadającą się fabułą. Wciągający partyjkowiec solo, jak i na przykład z kolegą Ignacym. Planujemy dla Was taką mini serię, tak na marginesie. I tutaj kilka bardzo fajnych patentów,
wprowadzonych na podstawie odzewu fanów, próśb, zażaleń fanów, czyli przywróconych zostanie wiele rozwiązań, wiele mechanizmów wywalonych. I tak, jedziemy. Usunięto uproszczony model ekonomiczny z poprzedniej części i zamiast 4 surowców otrzymujemy 7. Każda frakcja dostała własny dwuwymiarowy ekran miasta i 8 unikalnych jednostek. Usunięty system konwersji podbitych grodów. Bardziej otwarte mapy i większy nacisk na aspekt eksploracyjny. Pola bitew gęściej zostaną zapełnione różnorodnymi obiektami i przeszkodami. Wiadomo, że pojawi się dużo zwolenników, dużo przeciwników, jednak ja jestem całkowicie odporny na te opinie. Ja po prostu się świetnie bawię w tego typu grach w ramach takiego capnięcia właśnie w tym partyjkowym, niezobowiązującym klimacie zabawy. Kolejna pysznie zapowiadająca się gra od Techlandu, która wyjdzie na dniach. Oczywiście Dying Light, swoisty mix Dead Island, produkcji tego samego zespołu, oraz Mirror's Edge od twórców serii Battlefield. I tutaj bardzo fajny patent: gdy jest jasno, swobodnie eksplorujemy otoczenie, poszukujemy surowców i broni, a gdy nastaje noc, desperacko bronimy się przed agresywną hordą. Podobny patent mieliśmy w bardzo fajnym filmie z Willem Smithem w roli głównej, czyli Jestem Legendą, jeśli pamiętacie. Losowe zdarzenia i parkurowy model rozgrywki niepozbawiony elementów RPG. Także ten syndrom upgrade, zajebista sprawa. Pyszna grafika dzięki 6. generacji silnika Chrome oraz płynność animacji i miodność samej fizyki. Nacisk na to podpytałem twórców właśnie Dying Lighta, nacisk na bardziej ponury klimat i dorosłą rozgrywkę. Idealna podkopa, nie muszę chyba mówić z kim, ale słuchajcie, co jak co, ale Techland na zombiakach się zna. Taktyczna strzelanina kładąca nacisk na drużynową współpracę. Drugi tytuł sygnowany marką Toma Clancy'ego, świętej pamięci. Zaawansowany model zniszczeń otoczenia. Klimat, wiadomo, słota, czwóreczki w piękniejszej oprawie, z mocniejszym naciskiem jednak na komunikację, współpracę, kooperację, wzajemne zrozumienie, planowanie itd. A propos planowania, rozgrywka będzie składała się właśnie z dwóch faz: planowania oraz wykonania, wdrożenia tej taktyki w życie. Lokacje podlegające bardzo szerokiemu zakresowi destrukcji, to pokazywało wiele zwiastunów, i przekształceniu w toku trwającej wymiany ognia. Zjawiskowa grafika i sugestywne udźwiękowienie. Jestem ciekaw. Czekamy razem. EA Games planuje w tym roku dwie potężne premiery z naciskiem oczywiście na rewelacje czekające na nas w sieci. Jest to Star Wars Battlefront i Battlefield Hardline. O tyle, o ile niespecjalnie czekam na Hardline'a, w którego i tak siłą rzeczy pewnie pogram w ramach powiedzmy pewnego gatunkowego głodu w myśl sieciowych strzelanin, o tyle właśnie bardziej kibicuję Gwiezdnym Wojnom. Battlefront, kochani, trzecia odsłona popularnego cyklu taktycznych strzelanin z akcją, oczywiście osadzoną w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Epickie, widowiskowe bitwy konfrontujące ze sobą tabuny graczy, czyli będziemy mieli takiego Total Warka, tak, na lasery, ale z perspektywy żołnierza, a nie z góry. To może być ciekawe. Wysokiej jakości trójwymiarowa oprawa graficzna z zaawansowanym systemem destrukcji otoczenia. Kochani, jestem ciekaw, bardziej wam w sercu Battlefield Hardline, czy właśnie może wspomniany, prezentowany w tym momencie Star Wars? Kochani, kolejna polska produkcja, wysyp. Wysyp w tym roku polskich produkcji. Strasznie mnie to cieszy, strasznie mnie to cieszy. Kochani, Hard West. Bardzo ciekawa hybryda. Mianowicie, będzie to taktyczna strategia w stylu serii XCOM, połączona ze zwiedzaniem mapy jak w Heroesach, w klimacie dzikiego zachodu, łączącego western z fantastyką, a w ogóle będzie widok izometryczny i turowy system walki. Tak jak mówię, fajna hybryda, wielu elementów, z sympatycznie zapowiadającym się partyjkowcem. Trzymam kciuki. Tyle.
Kolejny Total War'ek, Attila. Epicka strategia pozwalająca na pokierowanie Imperium Rzymskim w jego schyłkowym okresie. Oczywiście konieczność radzenia sobie z zarazami oraz ochładzającym się klimatem wywołującym klęski po prostu głodu. Genialna grafika oraz rozmach scen batalistycznych. Setki, tysiące jednocześnie walczących ze sobą postaci. Ubóstwiam ten właśnie batalistyczny rozmach. Animacje działania artylerii, maszyn oblężniczych, no i to co ubóstwiam, czyli widok deszczu płonących strzał. Gdzie nagle słońce w ogóle jest, słońca nie widać przez morze tych strzał. Ulepszenie silnika, i to jest fajny patent, ulepszenia silnika sprawią, że sam ogień może się realistycznie rozprzestrzeniać i pochłaniać budynki oraz siać panikę wśród obrońców. Gra będzie się cechować olbrzymim przywiązaniem do historycznego realizmu, tak aby mogła jak najwierniej odwzorować realia tamtego okresu. Czeka nas po prostu zjawiskowa, filmowa, epicka, siermiężna, niełatwa, no monumentalna, jakby nie było, przygoda. Zobaczymy. Kochani, samodzielne rozszerzenie do czwartej odsłony serii Saints Row, oczywiście duża dawka humoru i absurdów. Sandboxowy charakter rozgrywki, nowe supermoce głównych bohaterów, m.in. latanie, możliwość grania dwoma różnymi postaciami, czyli najprawdopodobniej poznamy całą przygodę z perspektywy nie tylko tytułowego Gata. No i kochani, do święty rów, seria pod bekę już za niedługo. Kolejny horror, na którego czekam, kolejna w tym roku polska produkcja, kochani. Kolat, jakiś czas temu zobaczyłem mocny, polecam wam, bardzo mocny film opowiadający właśnie tą bardzo tajemniczą przygodę, na podstawie której właśnie będzie gra Kolat. Oczywiście gra przygodowa, utrzymana w konwencji horroru. Fabułę gry opartą na prawdziwym wydarzeniu. Tragedii na przełęczy Diatłowa w 1959 roku, gdzie wszyscy zniknęli, byli w powie rozebrani, napromieniowani, porozrzucani w różnych miejscach daleko od siebie. Więcej nie będę mówił. Myślę, że pokaże to gra. Oczywiście cały czas poczucie zagrożenia i dezorientacji, jednak tutaj znalazłem bardzo fajny patent, którym cechować będzie się opisywany program, mianowicie menedżerem strachu Fear Menago, którego zadaniem będzie dostosowanie czynników odpowiedzialnych za atmosferę grozy do poczynań gracza, czyli będzie jakby elastyczne projektowanie, tak, elastyczna aranżacja, no, straszaków, tak, najprawdopodobniej pod kątem tego, co w danej chwili robimy. Skoro w sumie już w dniu dzisiejszym kończymy temat horroru, na które czekam, no to oczywiście Outlast 2, o którym na dzień dzisiejszy nie wiemy wiele, ja jednak wiem jedno, będzie z tego pełnoprawna seria, także dużo kiślu pod horrorkowe serie nam się szykuje, zajebiście. To było na tyle, moi mili. Oczywiście mogłem coś pominąć, nie zmienia to jednak faktu, że kwestią najistotniejszą jest to, co powiedziałem na dzień dobry, czyli życzę sobie, życzę wam, by nie tylko wymienione programy się ukazały, ale przede wszystkim ukazały się w szczytowej formie, żeby było jak najmniej zawodów, a jak najwięcej na punkcie tych gier wzwodów. Życzę sobie, oczywiście, wam fantastycznej zabawy zarówno podczas obcowania z tymi programami, jak i podczas obcowania z moimi filmami na temat tych gier. Kochani, serdeczna tarcza, trzymajcie się, dzięki za uwagę. Boom!